Michał Jelonek, trwa Dzień z Republiką. Zgodnie z obietnicą wracam do Państwa w kolejnej rozmowie z moim i Państwa kolejnym gościem. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam. Pani Poseł, wczoraj w Warszawie duża manifestacja rolników z Solidarności, wsparta przez pracowniczą Solidarność, wsparta również przez polityków Zjednoczonej Prawicy i zwykłych Polaków, którzy wskazują na to, z czym wiąże się Europejski Zielony Ład, polityka Green Dealu. Rząd nadal nie przedstawia konkretnych rozwiązań dla protestujących od 9 lutego rolników. Donald Tusk z kolei po raz kolejny chowa się przed rolnikami, nie chce rozmawiać z protestującymi, więc zastanówmy się, pani poseł, wspólnie nad rozwiązaniem tego problemu, problemu z Zielonego Ładu, który uderza w polskie rolnictwo, ale nie tylko, może o tym za chwilę. Czy wypowiedzenie Zielonego Ładu jest absolutnym minimum, czy może wystarczy nieco w tym Zielonym Ładzie pozmieniać, aby był do zaakceptowania przez polskich rolników? Nie tylko polskich, ale i europejskich, nie tylko polskich obywateli, ale europejskich, dlatego że właśnie rolnicy spowodowali, że wszyscy zaczęli pytać, co to jest Zielony Ład i pytać o wszystkie dokumenty, nie tylko te związane z uprawianiem roli, czy też hodowaniem zwierząt, bo to jest rezolucja, to jest prawo klimatyczne, to jest ten pakiet Fit for 55, o którym Państwo mówicie, czyli dostosować się do obniżenia o 55% emisji dwutlenku węgla, ale to jest kilkadziesiąt również innych dokumentów. Te wszystkie pomysły powstawały przed pandemią. Pandemia już pokazywała, że należy wszystko weryfikować, oceniać, analizować. Nikt tego nie policzył, natomiast poszczególne grupy polityczne, europosłowie, którzy pracują czy pracowali nad tymi dokumentami, prześcigali się, że można jeszcze mocniej, jeszcze więcej, że wszystko jest możliwe. A kiedy pytaliśmy, jak to zrobić, to uznali, że zrobią to obywatele. Więc na ten moment odpowiedź jest jednoznaczna. Zatrzymać. Trzeba go przemyśleć bezwzględnie i od początku. Tym bardziej, że Zielony Ład stał się taką piramidą finansową, dlatego że za wszystko Komisja Europejska chce, żebyśmy płacili. Bo to nie tylko... Dopytam pani poseł w tym miejscu, dlatego że z piramidami finansowymi to przeważnie jest tak, że ktoś na tym traci, ktoś na tym zyskuje. To ma do siebie schemat piramidy finansowej. To kto stoi na końcu tego łańcuszka beneficjentów? To oczywiście wielkie firmy energetyczne, to są wielkie firmy, które produkują energię odnawialną, czy też urządzenia do energii odnawialna. Tak naprawdę instytucje finansowe w 70% zarejestrowane w rajach podatkowych, które trzymają rękę, spekulują, manipulują ETS-em, czyli Europejskim Systemem Kupowania Uprawnień do Emitowania Dwutlenku Węgla. To zostało rozszerzone, już schodzi niżej, na obywateli. Na razie dla tych obywateli, którzy nie będą mieć zeroemisyjnego ogrzewania, czyli wszystkiego, co węglowe, będą musieli się pozbyć węgla, gazu czy też gazu skroplonego, bo wtedy zapłacą podatek. Ten podatek ma wejść od 2027 roku. Czy posiadacze samochodów, jeżeli nie będziesz miał elektrycznego, będziesz płacił podatek od tego, czym tankujesz swój samochód. Ukryty ETS już jest w lasach. Tam ma dochodzić do handlu pomiędzy tymi, którzy usunęli dwutlenek węgla, a tymi, którzy nie są w stanie usunąć tego dwutlenku węgla. Pozostały obszar, łącznie z rolnictwem, ma w przyszłości również płacić podatki. To wynika z różnych raportów Europejskiej Agencji Środowiska. Jednym słowem, będziemy musieli zapłacić absolutnie za wszystko, by można było na tym płaceniu zarabiać, żeby Komisja Europejska mogła prowadzić Zielony Ład. No właśnie, Zielony Ład. I o ten Zielony Ład także w Katowicach na Śląsku była pytana szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen stwierdziła, że, to jest dokładny cytat, musimy utrzymać obrany kurs. A to była odpowiedź na pytanie, jak wyobraża sobie przyszłość Zielonego Ładu, jeżeli ponownie stanie u steru Komisji Europejskiej niemiecka polityk. Pani poseł, no to o czym to świadczy? Że będzie mocniej i szybciej i Zielony Ład
stał się zielonym rozkładem. Rozłożył się sam, absolutnie obywatele go nie akceptują i już wiedzą o tym. Proszę zauważyć, jak był marsz protest przeciwko zielonemu rozkładowi, jak to też Solidarność mówiła. Pojawiło się badanie mówiące o tym, że 53% obywateli właściwie chce tego, o czym my mówimy. Zaczęli się tym interesować, bo jeszcze rok temu, dwa lata temu to hasło było absolutnie puste. Informuję Państwa, że we wszystkich dyskusjach w Parlamencie Europejskim, we wszystkich rozmowach komisarzy i Komisji Europejskiej nie ma mowy o zatrzymaniu zielonego rozkładu. Jest wyciszenie, wyhamowanie do 9 czerwca. Nawet od kilku miesięcy Platforma głosuje tak jak Zjednoczona Prawica, tak jak Prawo i Sprawiedliwość. Nawet podczas publicznych debat, ja byłam na debacie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był pan Zdrojewski, pani Róża Thun. Pani Róża Thun, która jest na czele PSL-owców, ja dziwię się dolnośląskim i opolskim członkom PSL-u, że do tego dopuścili, pogroziła Bogdanowi Zdrojewskiemu, że Platforma niewłaściwie głosuje. We wszystkich debatach grupy polityczne, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL, ich przedstawiciele mówią: nie można zatrzymać Zielonego Ładu. Ale to ja też rozumiem, pani poseł, że to, co dzisiaj płynie z przekazu Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej, to jest pewna zasłona dymna, bo Ursula von der Leyen mówi wprost: chce budować przyszłość, silną Europę razem z Donaldem Tuskiem. No to kiedy zestawimy to z deklaracjami o tym, że Zielony Ład nie zostanie, ta polityka zaniechana, porzucona, to Ursula von der Leyen nie szykowałaby takiej koalicji z Donaldem Tuskiem, który miałby odrębne zdanie niż polityk, która no wywodzi się z Niemiec, przedstawia też pewien punkt politycznego widzenia. Absolutnie nie. Oni idą ręka w rękę. W każdym kraju, gdzie jest rząd lewicowy albo liberalny, wyciszono wszelkie dyskusje po to właśnie, żeby 9 czerwca nie doszło do zmiany większości. A wszystko na to wskazuje, że bez konserwatystów nie będzie można jakiejkolwiek większości utworzyć. W związku z tym ta większość z razem z konserwatystami będzie decydować o składzie prezydium Parlamentu Europejskiego i o komisarzach. I ona jest gwarantem zatrzymania zielonego rozkładu. Bo proszę zauważyć, że Unia Europejska od kryzysu do kryzysu, pandemia, wielka awantura o szczepionki, do dzisiaj toczące się postępowania przeciwko pani komisarz, dziwne SMS-y, różnego rodzaju lobby firm farmaceutycznych, kryzys energetyczny, który był jeszcze przed pandemią, który był efektem właśnie zielonego rozkładu i jest cały czas, wojna, niemieckie hełmy w kilkudziesięciu sztukach, które miały jakoś wesprzeć Ukraińców, możemy mnożyć te sytuacje. Jak dodamy do tego, że właściwie wyprowadzono gospodarkę z Unii Europejskiej, tak jak chce się wyprowadzić rolników, bo rolnik dla Komisji Europejskiej to taki, który nie sieje, nie orze, nie zbiera i nie hoduje. Ma pochłaniać dwutlenek węgla albo oddać swoją ziemię pod elektrownie wiatrowe albo farmy fotowoltaiczne. Pani poseł, to jeszcze chciałem zapytać o jeden temat, mianowicie o kopalnię Turów, dlatego że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował pisemne uzasadnienie do wyroku, jaki zapadł. Ten wyrok uchyla decyzję środowiskową dla kopalni Turów. Czy to stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie po 2026 roku odkrywki w Turowie? Tak, dzisiaj mamy taki wyrok po ogromnych emocjach, ale też i działaniach Solidarności, jak również wielu polityków. Prezes PGE zdecydował się pójść do sądu, żeby spróbować skasować ten wyrok, absolutnie polityczny, bo on mówił o tym, że decyzja środowiskowa, bez której nie ma koncesji do 2044, jest
nieważna, ponieważ nie znalazły się w tej decyzji środowiskowej wszystkie fragmenty umowy polsko-czeskiej, która jest zresztą znakomicie realizowana i jedna i druga strona jest zadowolona. Bez decyzji środowiskowej nie można podjąć żadnych ruchów inwestycyjnych, to po pierwsze. Po drugie, istnieje realna obawa, że jest jedna ważna koncesja do 2026 roku. I jeżeli poczytamy Europejską Agencję Środowiska, jej raporty, która właśnie mówi o tym, że należałoby rozprawić się i zdekarbonizować Unię Europejską, patrz Polskę, dlatego że w Niemczech otworzyło się 5 kopalni na węgiel brunatny, to wpisuje się we wspólną politykę Donalda Tuska, tego rządu, rządu niemieckiego i Brukseli. Jest bardzo niebezpiecznie. Na ten moment czekamy na decyzję sądu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli być spokojni, ale teraz rzeczywiście jest bardzo dużo niepokoju. Ja byłam w Bogatyni, byłam w Turowie, wszyscy się martwią i rzeczywiście to wsparcie, które my otrzymujemy za to, że jednoznacznie staliśmy po stronie Turowo, było widoczne podczas wyboru do Sejmu, bo nawet w telewizji Republika pojawiła się informacja, że Prawo i Sprawiedliwość tam przegrało. Nie. 39% poparcia mieliśmy w Bogatyni, a teraz w wyborach samorządowych członek Prawa i Sprawiedliwości, pan burmistrz, wygrał w pierwszej turze. W związku z tym oni wiedzą na pewno, że my ich nie zostawimy, co jednoznacznie tutaj deklaruję. Pani poseł, to jeszcze dopytam, dlaczego obecna władza, władza Donalda Tuska, koalicji 13 grudnia, może się mylę, ale w tak łatwy sposób odpuszcza temat Turowa, kopalni w Bogatyni. Dlaczego dzisiaj polskie władze no, nie walczą o przetrwanie jednej ze strategicznych kopalni odkrywkowych? Dlatego, że płyną w głównym nurcie, chcą się podporządkować, wiedzą, że to są też zabiegi konkurencji i czeskiej, i niemieckiej, która nie chce, żeby kopalnia Turów, jedna z nowocześniejszych w Unii Europejskiej, funkcjonowała. Jednocześnie wiedzą, że problem rozwiązałby się sam. No przecież nie oni zamkną kompleks turoszowski, tylko Sąd Najwyższy. Gwarantuję państwu, że bez względu na wyroki sądu na pewno nikt nie pozwoli zrobić krzywdy tej kopalni i tej elektrowni. Nawet jeżeli jest taki pomysł Donalda Tuska, niech patrzy, w jaki sposób protestują rolnicy, których absolutnie lekceważy. Nie da się im przykleić gęby politycznej. To są ich nie tylko emocje, ale uczciwość, bo chcą dalej mieć gwarancję tego, że za zdrową, bezpieczną żywność, którą produkują Polakom, będą mieć po prostu pieniądze i będą mogli dobrze żyć. Tak samo myślą między innymi o Turowie. I wczoraj rzeczywiście to wybrzmiało na ulicach Warszawy podczas protestu rolniczej Solidarności, Solidarności Pracowniczej także, która wsparła ten protest. To jeszcze na zakończenie, pani poseł, wraca praworządność do Polski. Donald Tusk wrócił do władzy, stoi na czele rządu. Komisja Europejska nagle odzyskała zaufanie, została wycofana procedura artykułu 7 wobec Polski. Niemcy piszą o nagrodach za prawidłowe głosowanie 15 października. I to nie jest żart. To niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Co pokazują takie decyzje Komisji Europejskiej? No bo my w tym momencie stoimy przy takiej rzeczywistości, że praworządność lub jej brak uwarunkowana jest, czy uzależniona jest od tego, kto w Polsce wygrywa wybory. A Ewa Kopacz dodaje, że ludzie chodzą po ulicach uśmiechnięci. I to jest argument. To jest dowód ostateczny na to, co mówiliśmy od kilku lat, kiedy pokazywaliśmy państwu obłudne, pełne agresji przeciwko rządowi, debaty w Parlamencie Europejskim oparte na fake newsach, nieprawdach, półprawdach i manipulacjach. To jest dowód na to, że Komisja Europejska nie cofnie się przed niczym, przestała być obiektywna, przestała decydować o tym, co dobre dla wspólnoty, dla Unii Europejskiej, angażuje się bezwzględnie
nie oglądając się na nic w kampanię wyborczą. Ona potrzebuje Donalda Tuska i myśli, że Polacy uwierzą, że nie zauważą, że nic się w Polsce nie zmieniło. Nawet w uzasadnieniu do wniosku o KPO pojawiły się zapisy, które są cytatami z ustaw, które zostały przyjęte przez parlament i przez rząd poprzedni. W związku z tym to jest po to, żebyście państwo dali się oszukać. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo przecież na stole leży nie tylko Zielony Ład, leży centralizacja Unii Europejskiej, leży pakt migracyjny. I o centralizacji Unii Europejskiej i o pakcie migracyjnym, który to jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego. O tym wielokrotnie mówili na naszej antenie nasi goście. Będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnych programach. Ale teraz stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję. Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była razem z nami. Bardzo dziękuję, pani poseł. Dziękuję, miłego dnia. Już za chwilę kolejne programy na antenie Telewizji Republika. Proszę pozostać z nami. Za chwilę wracamy.